Buldog angielski opis rasy. Rasa, która pochodzi od psów walczących oczywiście z Wielkiej Brytanii, ale po tym jak zakazano walk, buldogi angielskie niejako zaczęły być używane do całkiem innych zastosowań, czyli jako psy stróżujące, jako psy towarzyszące człowiekowi. W 1860 roku po raz pierwszy wystawiono te psy na wystawach. 1875 rok to klub zrzeszający właścicieli bulldogów angielskich, który istnieje do tej pory. Wielkość. Nie są to psy bardzo duże. Wysokość około 40 cm, waga suczki do 23, psy do 25 kg. Żyją 8-12 lat. Czyli psy. Średniej wielkości. Zanim przejdę do tego, co najważniejsze, charakteru, później pielęgnacji i całej reszty, autoreklama: zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, podziel się, opublikuj, pokaż znajomym, żeby ten materiał dotarł do jak największej liczby oglądających. Przejdźmy właśnie do charakteru, do charakteru buldoga angielskiego. Są to psy spokojne i łagodne. Pomimo wyglądu, który Najczęściej budzi respekt. Nie jest to pies ani jakoś bardzo ruchliwy, ani nie jest to pies agresywny, ale pamiętajmy, że tą swoją dawkę ruchu oczywiście musi mieć. Musimy też pamiętać o tym, że to jest pies z skróconą kufą i z wszystkimi wynikającymi z tego problemami. Więc. Ani wysokie temperatury, ani bardzo intensywny wysiłek fizyczny nie jest dla niego dobry. Idźmy dalej. Potrzebuje dużo kontaktu z człowiekiem. Bardzo mocno się przywiązuje do właścicieli. Jest bardzo wierny, bardzo oddany. Do tego są to psy bardzo wesołe, lubiące być w centrum uwagi, lubiące zwracać naszą uwagę, jeśli według niego nie wystarczająco na niego patrzymy, czy też raczej nim się zajmujemy, potrafi zwrócić naszą uwagę, żebyśmy robili to co trzeba, żeby ten pies był centrum naszego zainteresowania. Nie znosi samotności, ma silny charakter. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, bardzo dobrze się z nimi dogaduje, ale pamiętajmy, że to jest pies te 20-20 kilka kilogramów to już jest wystarczająco, żeby przepchnąć dziecko. A niestety te psy, chociaż uwielbiają dzieci, są cierpliwe, opiekuńcze, to one są raczej takie, które nie są zbyt ostrożne. Przepchać, popchnąć dziecko, właśnie one potrafią. No i musimy pamiętać, żeby te mniejsze dzieci, a nawet większe dzieci, były pod kontrolą osób dorosłych, jeśli bawią się właśnie z buldogami. Są to dobre psy stróżujące, bardzo późno reagujące, ale pomimo tego, że ten próg reakcji jest bardzo oddalony, to wiedzą, jak zareagować. Tylko, że jeśli już zaczną reagować, kiedy już ocenią sytuację za duże zagrożenie, to wtedy te psy są trudne do zatrzymania. Nie są bardzo szczekliwe, świetnie dogadują się ze zwierzętami, oczywiście potrzebna jest socjalizacja. Szczególnie ważna u samców, bo te potrafią być zaczepne, ale jeśli ta socjalizacja będzie taka, jak trzeba, wszystko będzie tak, jak trzeba, to nie ma najmniejszego problemu. Świetnie się zaadoptuje czy do innych zwierząt, do kotów, czy też dla, do psów. Są bardzo inteligentne i mogłoby się wydawać, że ta nauka będzie prosta, ponieważ lubią kontakt z nami. Są inteligentne, szybko wszystko łapią. Tylko że one są dosyć uparte, uwielbiają stawiać na swoim, i musimy troszkę wysiłku włożyć w to, żeby go przekonać, żeby go zmotywować. Wtedy nie będzie najmniejszego problemu, żeby bardzo szybko się czegoś nauczył. Ale musimy pamiętać o tej przekorze, o tej upartości, o tym, że on lubi postawić na swoim, musi widzieć w czymś cel. Tylko, że jak się postaramy, to raczej nie będzie najmniejszego problemu z przekonaniem tego psa do nauki. Bywa dominujący, to znaczy lubi nam wejść na głowę, lubi, żeby było po, po jego, no ale niestety dużo jest takich relacji, ludzi też, więc. Czyli wychowanie to sporo konsekwencji, cierpliwości, do tego w sposób łagodny, bez krzyków, motywować w odpowiedni sposób. Czyli pies nie taki łatwy w wychowaniu, do tego są problemy zdrowotne, ale o tym później. Jest, który wymaga naprawdę konsekwencji, cierpliwości i łagodności. To nie jest rasa banalna w wychowaniu, ale też nie jest jakoś szczególnie trudna. Wystarczy troszkę się postarać, ale to jak z każdą rasą. Przejdźmy teraz do pielęgnacji. Pielęgnacja raczej jest łatwa, chociaż nie dwa-trzy razy w ciągu roku. Niekiedy się zdarza, że właściwie cały czas, tylko że te włoski są, ta sierść jest taka krótka, łatwo wbijająca się, dosyć ciężko się po niej czyści. Musimy też pamiętać o jak zawsze: pazury, uszy, oczy. Pamiętajmy, że to jest rasa z krótką kufą, żebyśmy zwracali uwagę żeby się nie przemęczał, że źle znosi wysokie temperatury, ale to może już w części dotyczącej zdrowia, więc od razu przejdźmy do niej. Zdrowie. I tu pojawiają się pewne problemy. Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych. Ten pies jest bardzo mocno na to narażony. Krótka kufa i związany z tym szereg problemów, czy to z oczami, czy to z sercem, z złym znoszeniem wysokich temperatur, nie może mieć zbyt dużego wysiłku, zbyt intensywnego, zbyt długotrwałego, ponieważ może to zacząć sprawiać problemy. Problemy z kręgosłupem, problemy z porodami u suczek. Nie jest to taka łatwa rasa, ale też nie jest jakaś wybitnie ciężka. Odżywianie. Raczej lubią jeść. Muszą zjeść odpowiednią ilość pożywienia. Uważajmy, żeby ich nie przekarmiać, żeby nie karmić ich jakimiś smakołykami, ponieważ oczywiście może to się odbić na, na ich wadze i otyłości. Trzeba też pilnować witamin, minerałów, żeby ten pies miał odpowiednie ilości, żeby te stawy, ten kręgosłup też były wspomagane przez odpowiednią dietę, przez odpowiednie składniki. Wady i zalety. Zaczniemy, oczywiście od wad. Jak zawsze, pierwsza wada to te wszystkie problemy związane z krótką kufą. O rasach z krótką kufą, czyli brachy cefalicznych, jest materiał na tym kanale. Bardzo na niego zapraszam. Jeśli masz psa, to raczej wiesz o co chodzi z krótką kufą. Ale jeśli planujesz psa z krótką kufą, no to spojrzyj, tam się dowiesz, jakie problemy możesz mieć problemy. No, co musisz robić, na co te psy mogą cierpieć. Kolejna sprawa: bywa uparty, bywa samowolny, lubi postawić na swoim, lubi wchodzić nam na głowę. I co za tym idzie, nie taki prosty w wychowaniu i w hodowli. Jednak te problemy też mogą dawać sobie znać, o sobie znać. Teraz zalety: lojalny, wierny, mocno przywiązujący się do człowieka. Dobry stróż, nieszczekliwy, raczej nie potrzebuje tak bardzo, bardzo dużo wysiłku fizycznego, łatwa pielęgnacja. Czyli taki fajny, spokojny towarzysz, wesoły, tylko że part. Dla kogo bulldog angielski? Oczywiście pierwsza sprawa dla osób, które wiedzą, że mogą pojawić się problemy, że należy zwrócić uwagę na tę dysplazję stawów biodrowych łokciowych, na problemy z kręgosłupem, na problemy związane z tą krótką kufą, na problemy z oczami. Wie, taka osoba musi wiedzieć, jak się opiekować tym psem, na co zwrócić uwagę. Jeśli ty wiesz to, to nie ma problemu, jak najbardziej ten pies będzie dla Ciebie. Kolejna sprawa, dla osób, które chcą psa, który lubi im towarzyszyć, dla osób, które wiedzą, jak wychować psa. Psa, który bywa uparty, bywa przekorny, lubi postawić na swoim, ale tutaj trochę przekonywania, trochę motywacji, i raczej nie powinno być żadnych większych problemów z wychowaniem buldoga angielskiego. I o ile ta rasa może się wydawać wielu osobom dosyć groźna z wyglądu, to. Dla kogoś, kto ma takiego fajnego, miłego, wesołego psa, i chociaż on będzie dobrym stróżem, to nie będzie stróżem, który będzie atakował każdego. Jeśli w odpowiedni sposób go wychowamy, to on będzie robił to w odpowiedni sposób. Dla osób, które mają inne zwierzęta, ponieważ ten pies raczej się z nimi bezproblemowo dogada. Czyli kolejna z raczej fajnych ras raczej no fajna rasa tylko z pewnymi problemami, ale nie ma raz psów idealnych. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, udostępnij, oceń, skomentuj. Doskonale wiesz co zrobić, żeby ten kanał rozwijał się dalej. Dziękuję za to, co robisz do tej pory. Do usłyszenia ponownie.